Witam Państwa serdecznie i zapraszam na prezentację generatorów serii UTG4000A produkcji UNIT. Jest to flagowa seria generatorów funkcyjnych i na biurku mam akurat model UTG4162A, a więc najwyższy model o paśmie 160 MHz. Moja bieżąca prezentacja skierowana jest dla osób, które są zainteresowane zakupem, zaznajomiły się z jego parametrami technicznymi oraz z filmem producenta, który przygotował na swoim kanale. A ja po prostu tutaj tak pobieżnie zaprezentuję Państwu, jak już wygląda sam produkt, gdy już go zakupimy. Co otrzymujemy w zestawie? Generator jest dostarczany w kartonowym opakowaniu i wewnątrz jest zabezpieczony na czas transportu odpowiednio. Są piankowe wytłoczki i w zestawie mamy standardowy przewód zasilający, przewód połączeniowy z komputerem USB oraz dwa przewody BNC-BNC. Instrukcji oraz softu nie ma i producent, działając zgodnie, że tak powiem, z ekologią, nie drukuje tego, tylko dołącza taką króciutką informację, skąd pobrać właśnie oprogramowanie, instrukcje obsługi, manuale i tym podobne. I tutaj zapraszam oczywiście na swoją stronę internetową. I mam tutaj w ręku właśnie ten oferowany generator i jak on wygląda od strony mechanicznej. Zawsze jesteśmy przyzwyczajeni, że te generatory są raczej takie płaskie, a ten ma formę, można byłoby powiedzieć, że to jest oscyloskop. Tak oto wygląda i jak on się prezentuje tutaj może od samego dołu. Mamy tutaj takie nóżki gumowe, na których on stoi. I tutaj mamy dodatkowe takie te stopki wysuwane, aby stabilniej stał na stole. I praktycznie rzecz biorąc, w jednej tylko pozycji może on stać. Jest rączka do przenoszenia, bo on już troszeczkę swoje waży. I gdy już on stoi na tym naszym blacie, możemy przyjrzeć się jemu tutaj, co z tyłu, jakie ma interfejsy. Tutaj w instrukcji obsługi jest to wszystko ładnie opisane. I jest gniazdo zasilające z głównym przełącznikiem, złącze Ethernet, złącze USB i zespół różnych gniazd BNC. Wszystkie są podpisane i można sobie rzucić okiem, co to są za wejścia i wyjścia. Jest również tutaj złącze do podłączenia linki. Tutaj są otwory wentylacyjne. Z boku żadnych interfejsów nie ma. I jak ten generator prezentuje się od przodu? Wszystkie klawisze są gumowe, jest taka miękka mechanika. W tym miejscu jest przełącznik zasilania, a główny znajdował się od tyłu. Z przodu mamy gniazdo USB. Tutaj jest złącze do sygnałów cyfrowych. Tak jak w oscyloskopach, 6 klawiszy funkcyjnych. Tutaj są wszystkie gumowe klawisze, niektóre są podświetlane. Kanał pierwszy, kanał drugi i tutaj wyjścia z synchronizacji. Obrotowy encoder, strzałeczki, klawiatura numeryczna i tutaj klawisze do szybkiego przywołania funkcji. Podłączę ten generator i zobaczymy, jak on wygląda. Podłączony już mamy generator do sieci. Na wyświetlaczu oczywiście jest folia zabezpieczająca i tutaj, jak widać, jest już podświetlony ten przycisk, a więc możemy uruchomić ten generator. Słychać już, że pracuje, bo uruchomił się wewnętrzny wentylator chłodzący i widzimy logo producenta. I jest już uruchomiony ten oscyloskop. Chwilę to trwało. Specjalnie nie ucinałem tego, abyście mieli Państwo właśnie świadomość, że uruchomienie tego generatora chwilkę trwa. Wydaje mi się, że mogę troszeczkę przygasić światło na moim stanowisku, aby był większy kontrast i też, żeby było widać te podświetlane klawisze. Tutaj widać, że w tej chwili mamy wybrany sinusoidę. I tutaj taka ta szata graficzna jest charakterystyczna właśnie dla nowej serii wszystkich generatorów produkcji UNIT, a więc ekran jest podzielony. Kanał pierwszy, kanał drugi wyjściowy i tutaj poszczególne
funkcje, które są przypisane dla tych przycisków i zobaczmy, co użytkownik ma za możliwości. Na początek, jakie są może możliwości konfiguracji, a więc na przykład tutaj zobaczmy setup user, co tutaj można zrobić. Tu jest wypisane, są jakieś, aha, tu są na pewno przebiegi użytkownika, a więc ustawienia generatora będą tutaj, w tym miejscu. I tutaj mamy dosyć rozbudowane to menu i widzimy, że mamy konfigurację kanału pierwszego, a więc mamy możliwość jego inwersji, synchronizacji, wyboru obciążenia, ustawienia limitu amplitudy. Tutaj ten limit amplitudy wysoki i niski poziom, tak samo dla kanału drugiego. I tutaj w systemie zobaczmy, co mamy do wyboru. A więc wybór języka. Na pewno jest angielski i chiński, zgadza się. Teraz tutaj mamy możliwość, ważna w sumie funkcja, ustawienia, jaki ma być separator. Czy ma być, gdzie jest ten separator? A tutaj się zmienia. Spacja albo przecinek może być. Klawisze możemy wyłączyć. Podświetlenie jest na 100%. Wygaszacz ekranu. I to jest tutaj, co tam jeszcze było. System, ustawienia wejścia, portów wejścia, wyjścia, ustawienia użytkownika, to jest powtórzenie tego przycisku i jeszcze co tam jest, ustawienia LAN, widać, można wszystko sobie skonfigurować. Dobra, tutaj to jest to, tutaj jak mamy ten przycisk preset, a więc gdybyśmy coś namieszali, możemy przywrócić ustawienia fabryczne. Na razie nic nie było robione, a więc nie ma potrzeby przywracania ustawień fabrycznych. Help, a więc tutaj tak standardowo jak przy poprzednich generatorach, wystarczy dany przycisk dłużej przytrzymać i wtedy się wyświetli nam help. I zobaczmy tutaj, jakie są zdefiniowane już fabrycznie przebiegi, a więc jest sinusoida, jest prostokąt, trapez, impulsy, szumy. Tutaj są przebiegi arbitralne. Zobaczmy tutaj play. Dobra. Tutaj mamy możliwość ustawienia przebiegów i definiowania harmonicznych. Ta seria generatorów ma możliwość zdefiniowania do 16 harmonicznych przebiegów. I tutaj jest przebieg napięcia stałego. A więc wracamy tutaj do tego sinusoidy i zobaczmy tutaj ten generator. Ciągle mam, chcę powiedzieć, oscyloskop, bo wygląda jak oscyloskop. Ma szereg różnych funkcji modulacji. Proszę zobaczyć, ile tych jest modulacji. AM, FM, PM, ASK, FSK. Wszystkie tutaj są widoczne dosyć dobrze. I możemy oczywiście, gdy wybierzemy daną modulację, definiować wszystkie te parametry. W sumie o tych modulacjach, jak starczy mi czasu, to przygotuję kolejny materiał specjalnie z tymi modulacjami. Tutaj mamy funkcję sweep, a więc przemiatania. I co możemy przemiatać? Tutaj typ jest liniowy, źródło, czyli ma być zewnętrzny, czy nie. Spróbujmy tutaj poruszać się po tym menu. Aha, tutaj o, widzimy, ruszam tym impulsatorem i tutaj się mi zmienia pozycja i tutaj. A więc częstotliwość startowa, końcowa, synchronizacja i czy jest możliwość typ wybrania, czym mamy przemiatać, bo w niektórych generatorach możemy przemiatać standardowo częstotliwością, ale w takich mniej profesjonalnych konstrukcjach, w takich FY możemy jeszcze przemiatać na przykład amplitudą, współczynnikiem wypełnienia, a tutaj tylko widać, że możemy przemiatać, tego przynajmniej co teraz widzę, tylko i wyłącznie częstotliwością. Tak, tylko częstotliwością jest przemiatanie, a więc może projektanci stwierdzili, że takie przemiatanie innymi parametrami nie jest potrzebne. Tutaj mamy paczki przebiegów, a więc możemy sobie zdefiniować, ile ma być takich cykli i później się generator wyłącza. Wróćmy teraz z tych paczek przebiegów na standardową sinusoidę i tutaj trigger, czyli wyzwalanie, jest teraz nieaktywny. Zobaczmy, co tutaj mamy w pamięci. Jest rozbudowane to menu.
niczym Norton Commander, prawie że, jak w komputerach dawniej. Co tutaj jeszcze mogę Państwu tak na szybko zaprezentować? Wróćmy do tego sinusoidy. I tutaj mamy możliwość również wykorzystania tych kanałów. Jest gniazdo wyjściowe, 16 kanałów cyfrowych, ale w zestawie nie ma tego przewodu. Na pewno trzeba dodatkowo dokupić samą tą przejściówkę, żeby wyprowadzić te sygnały, bo złącze jest dosyć nietypowe z tego, co widzę. I czy przypadkiem nie trzeba jakiś jeszcze dokupić licencji, ale wydaje mi się, że nie, bo te opcje, jak widać, tutaj mamy możliwość wygenerowania sygnału UART i kwadrat C, SPI i co to jest to czwarte? D-Arbitral, czyli cyfrowy, arbitralny chyba, który użytkownik po prostu może sam zdefiniować. A więc tutaj mamy te cyfrowe sygnały, które może generować ten generator i tutaj jeszcze jest wbudowany licznik częstotliwości. Jest on tutaj podświetlony. Spróbujmy tutaj to wyłączyć albo tutaj ustawić te ustawienia fabryczne i teraz sam licznik uruchomiony jest i widzimy, na razie tutaj nic nie mam podłączonego. Jest pomiar częstotliwości, czasu trwania okresu, współczynnika wypełnienia i czasów narostu i opadania. I tak w telegraficznym skrócie byłoby tyle, jeżeli chodzi o taką funkcjonalność tego generatora. Obsługa jest bardzo prosta. Ja go pierwszy raz w życiu mam w ręku, uruchomiłem go i jak widać jest bardzo łatwo go obsługiwać w takim podstawowym stopniu, a rozbudowane funkcje po prostu nawet nie korzystając z instrukcji można metodą prób i błędów rozgryźć i wtedy taka nauka jest bardziej trwała w głowie, bo już pamiętamy, niż za każdym razem sięgać do instrukcji. I to by było tak tyle w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o ten generator. Są one dostępne w ofercie w firmie Gotronic. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszam o bezpośredni kontakt telefoniczny lub na stronie gotronic.pl są do kupienia. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.